Nie ma zagrożenia przerwania budowy Radomskiego Centrum Sportu przez wykonawcę firmy Betonox Construction, mówi Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia. Zmarł Maciej Jaśkiewicz, były piłkarz i wychowawca młodych piłkarzy klubu RKS Radomiak Radom. Cztery kandydatury uzyskały nominacje do tegorocznej Nagrody Świętego Kazimierza. Dariusz Osiej, witam Państwa w piątek, 21 lutego. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Nie ma zagrożenia przerwania budowy Radomskiego Centrum Sportu przez wykonawcę firmę Betonox Construction, mówi Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia, komentując ostatnie rewelacje wygłaszane publicznie przez Dariusza Wójcika, przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Łukasz Podlewski, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący doraźnej Komisji Rady Miejskiej do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu, komentując wypowiedzi radnego Dariusza Wójcika, mówi wprost: dla mnie najważniejsze są dokumenty. Od momentu, kiedy Rosa But i Max to zeszły z terenu budowy przy ulicy Struga i pożegnały się z Radomskim Centrum Sportu, posłańcem złych informacji w radomskich mediach o tej inwestycji jest przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Wójcik. Aktywność radnego na tym polu skomentował w porannej rozmowie Radia Rekord Konrad Frysztak, poseł Koalicji Obywatelskiej. To jest takie podsycanie pewnych problemów, których de facto nie ma. Dlatego ja zachęcam pana przewodniczącego Wójcika, panie przewodniczący, albo mniej słów, a więcej pracy, albo w ogóle proszę się nie wypowiadać w tej sprawie, bo pan zwyczajnie mało wie, a buduje taką atmosferę jakiegoś problemu. W jednym ze swoich ostatnich radiowych wywiadów przewodniczący Klubu Radnych PiS stwierdził m.in., że inwestycja jest źle prowadzona i obecny wykonawca, firma Betonox Construction, zastanawia się, czy nie zejść z terenu budowy RCS-u. Od wypowiedzi radnego Wójcika dystansuje się lekko Łukasz Podlewski, radny PiS i przewodniczący doraźnej Komisji Rady Miejskiej do spraw budowy Radomskiego Centrum Sportu. Informacje, które usłyszeliśmy w ostatnich dniach dotyczące możliwego zejścia Betonoxu, no są opiniami, które przewodniczący Dariusz Wójcik usłyszał od firm, które wokół tej inwestycji czy to podwykonawców pojawiają się gdzieś tam na mieście. Ja powiem szczerze, jako przewodniczący komisji dotyczącej budowy Radomskiego Centrum Sportu chcę się skupić tylko i wyłącznie, bazować na dokumentach. Dlatego niezwykle ważne będzie kolejne posiedzenie, które już w przyszłym tygodniu, w piątek. I tam chcemy usłyszeć po prostu konkretne informacje o wykonanych pracach. O tym, że radny Dariusz Wójcik mija się z prawdą w swoich medialnych wypowiedziach dotyczących budowy RCS-u i firmy Betonox, mówi wprost Mateusz Tyczyński, dyrektor Kancelarii Prezydenta Radomia. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wydał bardzo jasne oświadczenie w tej sprawie. Nie ma żadnego zagrożenia, że firma opuści budowę. Wręcz przeciwnie, firma Betonox jest bardzo zdeterminowana, żeby jak najszybciej dokończyć inwestycje w Radomskie Centrum Sportu, żeby rozwiązać wszystkie te problemy, które oczywiście tam na placu budowy istnieją, bo o tym mówimy od początku, że ta inwestycja nie jest wolna od problemów. Natomiast na pewno nie ma zagrożenia, że firma zejdzie z budowy. W czwartek na terenie budowy Radomskiego Centrum Sportu gościł radny PiS Łukasz Podlewski. Po tym, co zobaczył, nie ma dobrej opinii o tym, co dzieje się na placu budowy. Byłem na Struga 63, no nie jest to typowy plac budowy, nie oszukujmy się. Dwie maszyny budowlane, które jeszcze sprzątają teren po wyburzonym budynku dawnego sądu. A tak naprawdę poza tym niewiele się dzieje. Ja liczę i wierzę w to, że te prace dzieją się gdzieś tam w środku i rzeczywiście idą do przodu, bo dziś wypada nam wszystkim trzymać kciuki za tą inwestycję. Budowę hali sportowo-widowiskowej, stadionu piłkarskiego i układu drogowego do obsługi RCS-u realizuje firma Betonox Construction. Według przedstawionego harmonogramu prac, który otrzymał inwestor, czyli Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, inwestycja ma się zakończyć w styczniu 2021 roku. Zmarł Maciej Jaśkiewicz, były piłkarz i wychowawca młodych piłkarzy klubu RKS Radomiak Radom. Maciej Jaśkiewicz miał 71 lat.
Maciej Jaśkiewicz był jednym z najlepszych i najbardziej zasłużonych piłkarzy Radomiaka. Był kapitanem drużyny i przez wiele lat należał do podstawowych zawodników Radomiaka, bez którego w latach 70. ubiegłego wieku ciężko było sobie wyobrazić jedenastkę zielonych. Był także wychowawcą piłkarskiej młodzieży. Pod jego wodzą juniorzy Radomiaka zdobyli jedyny w historii klubu z ulicy Struga medal Mistrzostw Polski. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek, 24 lutego o godzinie 13 w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Miłej. Pogrzeb Macieja Jaśkiewicza odbędzie się o godzinie 14 na cmentarzu na Firleju od strony ulicy Witosa. Maciej Jaśkiewicz miał 71 lat. Cztery kandydatury uzyskały nominacje do tegorocznej Nagrody Świętego Kazimierza. Nagroda jest przyznawana za popularyzację historii i tradycji Radomia oraz dziedzictwa kulturowego naszego miasta. W tym roku do Nagrody Świętego Kazimierza nominowani zostali Fundacja Ars Antiqua Radomiensis, która od lat organizuje Festiwal Muzyki Dawnej, oraz troje radomskich regionalistów: Grażyna Kuncewicz, Paweł Puton i Marta Trojanowska. Nagroda zostanie wręczona 1 marca podczas koncertu formacji Adama Struga Monodia Polska, który odbędzie się w kościele Ojców Bernardynów w Radomiu. Uroczystość wręczenia Nagrody Świętego Kazimierza będzie jednym z wydarzeń w programie tegorocznych Kazików, czyli obchodów święta patrona miasta. Ponad 850 osób bawiło się na trzecim balu seniora, który w dwóch turach odbył się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bal zorganizował radomski magistrat, a jego gospodarzem był prezydent Radosław Witkowski. To już tradycja, że bal seniora w Radomiu odbywa się w dwóch turach, ale zawsze program jest taki sam dla obu tur. W ubiegłym roku podczas drugiego balu seniora padła obietnica, że co roku będą organizowane kolejne bale. W tym roku odbył się bal numer 3. Ten nasz radomski bal seniora to już taka nasza radomska tradycja i cieszę się, że możemy wspólnie razem w ramach tego programu, który przyjęliśmy kilkanaście miesięcy temu, programu senioralnego, za który jesteśmy tak chwaleni w całej Polsce, czyli Siła w Seniorach. Ale ten program, jak Państwo wiecie, składa się z trzech fundamentów. Siła w seniorach bezpiecznych, siła w seniorach zdrowych i siła w seniorach aktywnych. Dzięki tym działaniom możemy Państwa dziś gościć, ale również możecie Państwo korzystać z bezpłatnych szczepień, czy też korzystać bezpłatnie z czujników czadu. Bal otworzył tradycyjny polonez skomponowany przez Wojciecha Hilara z filmu Pan Tadeusz. Bal seniora jest znakomitą okazją do integracji środowiska radomskich seniorów, ale integracja i współpraca to coś więcej niż hasła. W dobrej atmosferze i zdrowiu łatwiej o aktywność. W ramach programu Siła w Seniorach zostało także utworzone Centrum Aktywności Seniorów. Miasto prowadzi Dom Seniora Plus, wspiera kluby seniora, organizuje spotkania Taniec pod Gwiazdami. Seniorzy posiadający kartę seniora mogą korzystać z szeregu zniżek oraz ze specjalnych biletów autobusowych. W Miejskim Ośrodku Kultury Amfiteatr można było posłuchać mitów nordyckich i opowieści o wikingach. W rolach głównych wystąpili Szymon Góralczyk i Bart Pałyga z grupy Karawana Opowieści. W czasach, kiedy nie było jeszcze telewizji, smartfonów i komputerów, ludzie spotykali się, by opowiadać sobie historie. Opowiadacze przybliżali ludziom dzieje niezwykłych bohaterów, wielkich wojen czy żywoty świętych. Czwartkowy wieczór kawiarnia artystyczna amfiteatru zamieniła się w magiczne miejsce. Zgromadzeni tam goście mieli okazję przenieść się w świat nordyckich mitów i opowieści o wikingach. Pomści Odyna syn jego, Widar potężny uderzy. Wśród opowiadanych historii znalazły się mity o stworzeniu świata czy zagładzie bogów Ragnaroku. Opowieść snuł Szymon Góralczyk, bajarz i podróżnik. Odwiedził już wiele miast w Polsce i za granicą, prowadząc spotkania z miłośnikami kultury ludów północy czy występując na festiwalach m.in. w Meksyku, Palestynie czy na Kubie. Wtórował mu na niezwykłych instrumentach Bart Pałyga, multiinstrumentalista, improwizator i współtwórca ponad 10 zespołów sceny folkowej. Marek Napiórkowski, jeden z czołowych polskich gitarzystów i kompozytorów, wystąpi w niedzielę 23 lutego w Muzeum Witolda Gombrowicza w Soli. O szczegółach mówi Tomasz Tyczyński, kurator, kierownik oddziału Muzeum Witolda Gombrowicza.
Zapraszamy na koncert Marka Napiórkowskiego. Kończy trasę koncertową promującą jego najnowszą płytę Hipokamp. Hipokamp to taki fragment mózgowia, który odpowiada za pamięć i orientację w przestrzeni. Jego lekkie uszkodzenie powoduje wiele zawirowań. Wiele zawirowań też w tej muzyce. To nie jest łatwy jazz, ale to jest bardzo bogaty jazz dla tych, którzy nie tylko jazz tradycyjny lubią. To będzie prawdziwe święto z nim, wybitni muzycy, jak to zwykle z Markiem Napiórkowskim. Przedstawiać go chyba nie trzeba. Laureat Fryderyków, Mateuszów Trójki, 150 płyt na koncie z największymi jazzowymi muzykami na świecie, także no, klasyk nowoczesnego jazzu. Tradycyjnie początek o godzinie 17 w niedzielę. Jedna mała zmiana, autobus odjedzie wcześniej z tradycyjnego przystanku, bo o 16 tę zmianę wprowadziliśmy po to, żeby ci, którzy dojeżdżają do nas tym autobusem, mieli szansę na zajęcie miejsca w sali, bo liczba miejsc jak zwykle ograniczona. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam na sport i pogodę i zapraszam także na program Punkt Widzenia. Moim Państwa gościem będzie Anna Kwiecień, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.